Wyobraź sobie, że jesteś ciężko chory. Ty jesteś ciężko chory na coś, no powiedzmy na cukrzycę na przykład, lub na inną nieuleczalną chorobę. Przychodzisz do lekarza, czyli do mnie na przykład, i lekarz, czyli ja, pyta się ciebie, ile byłbyś gotów zapłacić, ile dla ciebie jest warte twoje zdrowie, ile byłbyś gotów wydać, żeby wyzdrowieć. I ty w tym momencie z przerażeniem stwierdzasz, że każde pieniądze, żeby wyzdrowieć, żeby żyć długo, szczęśliwie, w dobrym zdrowiu, w świetnej kondycji fizycznej. A teraz wyobraź sobie, że ten lekarz jest złośliwy i się pyta, a ile ja miałbym ci zapłacić za to, żebyś wykonywał polecenia, żebyś dokładnie robił to, co ci zlecę. No ja będę łykał pastylki 3 razy dziennie, 4 razy, 7 razy dziennie, co godzinę mogę łykać. Nie. Ile ja mam ci zapłacić, żebyś schudł 30 kg? Ile mam ci zapłacić, żebyś zrezygnował z jedzenia chlebka, pizzy, makaronu, Big Maca? Ile mam ci zapłacić, żeby przestał używać cukru, żebyś nie pił coli, żebyś nie pił jogurcików owocowych? Ile mam ci zapłacić? I wtedy w oczach twoich, drogi pacjencie, pojawia się przerażenie. To co niby miałbym jeść? To po co ja miałbym jeszcze żyć? To jak ja miałbym jeszcze wyglądać, żeby się zdecydować na zmianę i schudnąć? Przecież jest całkiem nieźle. Jem jak wszyscy, wyglądam jak wszyscy i myślę jak wszyscy. I tu jest największy problem. Ile miałbym ci zapłacić, drogi kliencie, żebyś zmądrzał, żeby ci wrócił rozum, żebyś zrozumiał, że życie składa się nie tylko z żarcia i z picia, że są jeszcze inne przyjemności. A co, już zapomniałeś o nich, nie? Na te przyjemności nadwaga też bardzo źle wpływa. Ale to o tym już wiesz, prawda? Zastanów się, ile mam ci zapłacić, żebyś wyzdrowiał. A ja ci powiem, że istnieje możliwość, żebyś wyzdrowiał, drogi kliencie. I żebyś wrócił także do logiki, rozumu, bycia szczęśliwym. Ale to nie jest takie proste. Nie, nie, to musiałbyś bardzo potrzebować pieniędzy.